możemy obniżyć dawkę o 50-60%, zaoszczędzić w granicach 20 litrów, może nawet 30 litrów. Będziemy mogli na różnych zakładach czy młynach uzyskać wyższą cenę. Jakie to daje korzyści? Przede wszystkim ograniczenie startowej dawki nawozu pod korzeń. Możemy ją ograniczyć w ekstremalnych przypadkach nawet do 50%. Cześć, nazywam się Tomek Grodowicz, znajdujemy się w Małopolsce. Prowadzę 170-hektarowe gospodarstwo, na którym uprawiam kukurydzę na ziarno, rzepak ozimy, pszenicę ozimą oraz soję. Badania gleby, które są prowadzone przy współpracy z Fundacją Terra Nostra, pozwalają na zbadanie ponad 15 różnych pierwiastków, dzięki czemu, znając zasobność gleby we wszystkie makro i mikroelementy, jesteśmy w stanie oszacować, który pierwiastek będzie nam najbardziej potrzebny i który zgodnie z prawem Liminga będzie nam najbardziej limitował plon. Znając zasobności wszystkich pierwiastków, które mamy, znając przewodność gleby, jesteśmy w stanie ułożyć sobie nawożenie, a dzięki temu przy wysokiej podaży któregokolwiek składniku jesteśmy w stanie bardzo dużo zaoszczędzić poprzez zmniejszenie nawożenia. Przykładowo przy bardzo wysokich zasobnościach potas możemy obniżyć dawkę o 50-60% tego składnika w danym roku, więc to jest bardzo duża oszczędność. Co mi daje certyfikat rolnictwa regeneratywnego? Przede wszystkim mamy oszczędność czasu i pieniędzy dzięki bezorce, dzięki zbilansowanemu nawożeniu. Niestandardowe podejście do badań gleby, które jest według mnie bardzo istotne i Fundacja robi to świetnie. Kolejna sprawa, dbałość o glebę, dzięki której jesteśmy bardziej odporni na te warunki środowiskowe, które są coraz bardziej zmienne. Kolejna rzecz, podejście bardziej naturalne do tej produkcji rolnej, może mniej chemiczne. Naprawdę w Fundacji jest to poparte wieloma doświadczeniami wielu rolników i zamysł taki przyszłościowy prawdopodobnie będzie certyfikacja dla rolników, jeżeli chodzi o produkty rolne, dzięki którym będziemy mogli na różnych zakładach czy młynach uzyskać wyższą cenę za produkt wyprodukowany z certyfikatem rolnictwa regeneratywnego, jak i również ślad węglowy, o którym na razie mało się mówi, ale te kredyty, które gdzieś tam już funkcjonują w innych krajach świata, u nas to się rozwija, ale widzę też w tym potencjał dzięki temu certyfikatowi.